Witam w naszym programie panią Violettę Kulpę, obecnie radną miejską, ale też kandydatkę do Sejmu. I to oznacza, że jest gorący okres kampanijny, pani po prostu działa, jest pani w wielu miejscach. Jak znajduje pani czas i jak pani się odnajduje w tej kampanii? Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. No przede wszystkim znajduję zawsze czas dla państwa też, dla czytelników, dla osób, które oglądają to nagranie. Bardzo jest mi miło, że możemy porozmawiać, że możemy też za pośrednictwem mediów lokalnych przekazać to, co chcielibyśmy zaprezentować w czasie kampanii, ale również po wyborach. Jeśli chodzi o ten okres kampanii, no to jest oczywiście gorący, ale jest to bardzo ciekawy okres, kiedy możemy w czasie trwających kadencji, przynajmniej w moim przypadku, jak trwa kadencja Rady Miasta Płocka, no to oczywiście ja mam stały kontakt z mieszkańcami, kiedy podejmuję jakieś interwencje, czy zgłaszają jakieś problemy i oczywiście ja tam jadę na miejsce zawsze, bo nie lubię robić tego tylko przez telefon, tylko wolę zobaczyć na miejscu, jak wygląda ta sprawa, ten problem. Natomiast w przypadku kampanii do Sejmu, no mamy zdecydowanie większy okręg wyborczy, cały Płocko-Ciechanowski i staram się jak najbardziej wykorzystywać ten czas na bezpośrednie spotkania z mieszkańcami. Czyli praktycznie jesteśmy codziennie w różnych miejscowościach, w różnych gminach, szczególnie na targach, kiedy tam jest największa ilość mieszkańców, przyjeżdżają tam rano na zakupy. I rzeczywiście te kontakty bezpośrednie z tymi mieszkańcami są niesamowicie dające dużo energii, chęci dalszej do działania, ale dają również taką przestrzeń, gdzie możemy porozmawiać o takich prawdziwych problemach, takich czasem niewielkich, małych. Często interweniujemy również po takich spotkaniach u radnych lokalnych, którzy tam działają na terenie tej gminy, bo to też jest również przestrzeń, gdzie możemy poszukać takich tematów, które może załatwić samorząd, a jeśli coś jest wykraczającego poza kompetencje oczywiście rady danej gminy, no to wtedy oczywiście parlamentarzyści bądź pan senator, który też jest na tych spotkaniach, pan senator Marek Martynowski. No to właśnie porozmawiamy o tych spotkaniach. Do tej pory gdzie się odbyły, w jakich tych miejscowościach i które pani tak zapadło w pamięć, że mieszkańcy chcieli tak rozmawiać i takie jakieś problemy do spraw do załatwienia wyszły? Znaczy tych miejscowości, które już odwiedziliśmy, było bardzo dużo. Był Bielsk, był Wyszogród, dzisiaj był Gostynin, był Drobin, Bodzanów. No oczywiście za chwilkę będziemy też w Płocku. Wybieramy się jeszcze do Sierpca, mamy spotkanie otwarte również z mieszkańcami, w Gąbinie też będzie spotkanie otwarte z mieszkańcami, było Machcino, był Juliszew, no i były oczywiście Dożynki w różnych miejscowościach, również w gminie Radzanowo, w Troszynie, no rzeczywiście tych spotkań jest bardzo dużo. Ale cieszę się z tego, że możemy tam być, że znaczy dla mnie istotnym elementem jest to, że mogę spotykać się z tymi mieszkańcami, a nie patrzę tylko i wyłącznie z baneru czy z billboardu. Chciałabym realnie rozmawiać z tymi osobami. Oczywiście kampania outdoorowa jest oczywiście bardzo istotna, bardzo ważna w tej całej przestrzeni prowadzenia działań marketingowych, kampanijnych, ale mimo wszystko jako radna przez 21 lat będąc radną dostrzegam największą potrzebę spotkań indywidualnych z mieszkańcami. Ten kontakt z człowiekiem po prostu najwięcej daje, tak? Po prostu to jest to, kiedy powie. Ale właśnie, jakie wyszły takie sprawy? Bo tak będę dalej tutaj naciskać, żeby pani powiedziała o jakichś konkretach, z czym ludzie przychodzą, gdzie mają jakieś problemy, gdzie pani trzeba było pomóc. Dzisiaj był problem zgłoszony przez mieszkańców Gostynina, chociażby braku chodnika na części ulicy Mickiewicza przy 19. I oczywiście tą sprawę będziemy kierować do radnych, do pana burmistrza, aby ten temat jak najszybciej załatwić. Ale są oczywiście inne gminy, w których jesteśmy w stanie zobaczyć efekty pracy, między innymi samorządu przy współudziale rządu, chociażby przepiękne teraz wyglądające targowisko w Wyszogrodzie, kiedy ta przestrzeń została wyrównana, kiedy jest utwardzona, kiedy w normalnych, ludzkich warunkach mogą ci handlowcy sobie teraz przyjeżdżać z własnymi towarami i je sprzedawać.
I to też jest bardzo istotne, że to nie dotyczy tylko jakichś dużych tematów, tak? Oczywiście infrastruktura, drogi, mosty są bardzo ważne, przedszkola, ale wiemy doskonale o tym, że są czasami takie tematy przyziemne. Być może z perspektywy rozwoju gospodarczego danego miasta czy gminy mało istotne, ale one dla tej społeczności stanowią bardzo duży problem, który został oczywiście w przypadku Wyszogrodu rozwiązany. Powiem tak, spotkania są w różnej atmosferze, bo oczywiście rozmawiamy o polityce, która działania rządu zawsze, nie zawsze są idealne. I w tym przypadku również ja zgodzę się, że czasami niektórzy Polacy, mieszkańcy odbierają w różny sposób różne działania. Dostrzegają na przykład czasami pewien urywek, a nie dostrzegają całości. No bo oczywiście podkreśla się o kwestii 500+, że to jest bardzo dobre dla rodzin, za chwilkę będzie to wartość 800+, ale oczywiście mówi się o tym ułamku patologii, kiedy no część rodzin niestety w niewłaściwy sposób wykorzystuje te środki finansowe, które otrzymują rodziny, ale zawsze zwracamy uwagę na to, że to jest ważne w skali całego narodu, w skali całych rodzin, wszystkich rodzin, które otrzymują takie środki finansowe. Nie można patrzeć przez pryzmat tylko wąskiego 1%, tak, który źle wykorzystuje dane środki finansowe. Ten marny procent, ten właśnie taki drobny procent nie może rzutować na całą sytuację. To jest, oczywiście. Trzeba iść środkiem tak jakby drogi. Więc rozmowy, pani redaktor, są różne. Czasami są twarde, czasami są słodkie, ale wolę chyba takie bardziej szczere, czasami do bólu powiedziana prawda, bo to jest szczera prawda, która też pokazuje nam, w którą stronę powinniśmy pewne programy być może modyfikować, bądź co powinniśmy nowego wprowadzać. A w przypadku lokalnych inwestycji, to tak jak mówiłam, to jest też doskonały przekaz, który otrzymujemy od mieszkańców. Też potrafimy zweryfikować, czy dani radni w gminie są aktywni, czy słuchają się w głosy mieszkańców, czy trzeba tam coś polepszyć, czy powinniśmy poprosić ich o to, żeby jednak ta aktywność była jeszcze większa. Może to też pokazuje pewne właśnie takie pole do działania, tak, że no kampania, wiadomo, to wymaga tego, niektórzy kandydaci tak po prostu podchodzą do tego, że trzeba się spotkać z tymi mieszkańcami, poznać ich. I często ludzie później czują się trochę tak zawiedzeni, że tak, przed wyborami to wszyscy byli, a później to, jak już po prostu dostali to, co chcieli, zapominają o nas. Czy pani się z tym zgodzi, czy pani ma zupełnie inny pomysł na właśnie na takie podejście, żeby ludzi przekonać, że to nie jest tylko, że przed wyborami jest pani taka aktywna i pani po prostu bywa w takich miejscach i miejscowościach? Pani redaktor, ja kampanię zaczynam dzień po wyborach. Dla mnie to już jest czas pracy pokazujący 4 lata, czy też w samorządzie obecnie 5 lat ciężkiej pracy na rzecz danej społeczności. I tak powinien wykonywać swój mandat każdy, kto otrzymuje go z nadania wyborców. Jeśli ktoś do mnie się zwraca, oczywiście nie jestem w stanie zawsze w 100% zrealizować go, bo siłą rzeczy jesteśmy teraz w takich realiach, chociażby w mieście Płocku, jestem radną opozycyjną i czasami prezydent chce, czasami robi coś na przekór, nie chce zrealizować, dlatego że zgłosiła to nie ta radna, która powinna być może podjąć ten problem. Ale cieszę się również bardzo, i to podkreślam na każdym kroku, z współpracy z mediami, z lokalnymi mediami, które dostrzegają te problemy. Czyli jeśli podnosimy jakiś problem jako radni, niekoniecznie mając możliwość szybkiej realizacji ze względu na to, że nie jesteśmy radnymi opcji rządzącej, tylko radnymi opozycyjnymi, ale radni również podkreślając te problemy, mają je nagłośniane przez lokalne media, media również je podejmują, to też jest, idzie w eter, idzie w tą przestrzeń publiczną, że podjęliśmy się tego tematu, że jest teraz odpytywanie rządzących, jak zostanie temat zrealizowany, czy zostanie podjęty, jak zostanie sprawa finalnie zakończona w kontekście próśb mieszkańców. I to też wywołuje pewną presję wśród opinii publicznej, która wywołuje efekt finalny, że władze jednak podejmują się realizacji danego tematu, i to też jest istotne. Ale to nie ma być na zasadzie jakiegoś straszaka, tylko po prostu każdy z nas reprezentuje określoną opcję polityczną,
ale wydaje mi się, że problem nie ma barw politycznych. Jeśli mieszkaniec zgłasza się z tematem, który należy załatwić, to nie pytamy go się, czy należy do tej partii politycznej, czy do innej partii politycznej. On też płaci podatki, on jest mieszkańcem danego miasta, danej gminy i należy poświęcić mu czas i zrealizować ten temat, z którym on się właśnie pojawił. No właśnie, wydaje mi się, że to jest właśnie Pani podejście do polityki, do tego, co Pani robi, do tego, co Pani się podejmuje właśnie, żeby pomagać społeczeństwu. I to jest taka Pani właśnie cecha charakterystyczna, że właśnie nie rozgranicza Pani tego, tylko po prostu działa, tak? Dokładnie. Czy po prostu liczy się człowiek i problem człowieka. Także to jest fajne i cenne bardzo, myślę, tutaj dla mieszkańców. I myślę, że ta kampania, podczas której Pani bywa właśnie tutaj w różnych jeszcze regionach, no pomaga Pani po prostu też poznać bardziej jeszcze, no bo do tej pory po prostu, tak jakby Pani domeną był Płock. Tak. A teraz to ciekawe, że bywa Pani właśnie w tych różnych miejscach i też widzi Pani problemy i już widzi Pani sposoby na rozwiązanie, bo wystarczy po prostu odezwać się na przykład do samorządowców odpowiedzialnych za ten teren i po prostu i już można coś ruszyć, tak? Tak. Także to tak do działania, to po prostu tak jakby Pani motywuje i sama działa, także to jest, myślę, że to jest bardzo fajne. W dużej grupie, drużynie zawsze jest ta siła, że jesteśmy w stanie również przeforsować pewne elementy. Oczywiście i słusznie Pani zauważyła, że do tej pory domeną moją było miasto Płock, bo taki mandat zaufania otrzymałam od mieszkańców. Ja nie kandydowałam do sejmiku, tylko do Rady Miasta Płocka, natomiast 4 lata temu, kandydując z 14 pozycji do Sejmu, otrzymałam też bardzo duży mandat zaufania, za co oczywiście dziękuję wszystkim płocczanom i mieszkańcom całego okręgu płocko-ciechanowskiego. To było ponad 9500 głosów i oczywiście to jest przepiękny wynik. Mam nadzieję, że teraz zrobimy go dużo lepszy, aby móc w końcu pokazać, że jakość pracy na rzecz miasta Płocka i regionu płockiego może być jeszcze na większym stopniu, może być jeszcze na większym poziomie, w większym stopniu realizująca oczekiwania mieszkańców, bo to, o czym wielokrotnie rozmawialiśmy, czy w mediach, czy w przestrzeni publicznej, Płock ma naprawdę niezbyt wygórowane potrzeby. Chodzi o to najważniejsze, jakby Pani zaprzestanie tego wykluczenia komunikacyjnego, bo to jest największy problem, który występuje od lat. Oczywiście każdy z polityków mówi o tym, natomiast wreszcie teraz rozpoczęliśmy konkretne prace, mówię o Prawie i Sprawiedliwości, o rządzie. Wytyczono jedną z tych tras, która jest naprawdę bardzo blisko miasta Płocka, 7 kilometrów, bo oczywiście toczyły się dyskusje już polityczne, że to będzie oddalone o 30 kilometrów i żadne to dobre rozwiązanie dla miasta Płocka. Oczywiście wystarczyło chwilę poczekać. Mamy wyznaczoną konkretną trasę, która wiedzie bardzo blisko granic miasta Płocka, blisko gminy Stara Biała i wystarczy po prostu teraz dobrze się wpiąć w tą S10-kę. Takie połączenie zrobić z miasta Płocka oczywiście dwupasmówką w jednym kierunku. Zarówno w jednym, jak i w drugim dwa pasy ruchu. I to, co było zapowiadane przez ministra Adamczyka, będzie zrealizowane. Czyli musimy teraz poszukać najlepszego rozwiązania komunikacyjnego plus dodatkowo dworzec kolejowy, autobusowy, który również będzie komunikował miasto Płock. Bo niestety ten przy ulicy Chopina nie spełnia w ogóle naszych oczekiwań jako miasta z ponad 100-tysięcznego. Tak, on był na zdecydowanie mniejsze miasto chyba tak wystarczający i czas na zmianę. Dokładnie. To jest też siła napędowa, bo rozmawiamy też cały czas o rozwoju gospodarczym naszego miasta. Tak naprawdę biorąc pod uwagę fakt istnienia miasta Płocka, jesteśmy kojarzeni z Orlenem. Gigantyczna firma, która funkcjonuje w mieście Płocku, która się rozwija, która w tej chwili rozbudowuje swoje również dodatkowe działania, ale też chodzi o to, żeby przy firmie Orlen mogły funkcjonować inne spółki, inne firmy, które będą w jakiś sposób też być może współpracowały. Ale rozwój gospodarczy to jest dla przedsiębiorcy przede wszystkim czas. Czas dojazdu, transportu, to są dla niego koszty. Tego czyli nie on mamy. Też rozważa, tak? Lokalizując nawet swoją działalność gospodarczą, poszukując miejsca na rozwinięcie swojej działalności, przede wszystkim patrzy pod kątem transportu, dojazdu. I to też jest z tym ściśle związane. Czyli tutaj jakby jesteśmy w stanie pogodzić dwa elementy, czyli
coś dobrego dla mieszkańców, stop wykluczeniu komunikacyjnemu, plus dodatkowo rozwój gospodarczy, staniemy się miastem bardziej atrakcyjnym pod tym kątem gospodarczym. Oczywiście trzecia przeprawa mostowa, to o czym wielokrotnie mówimy, bo tu chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo mieszkańców Płocka, o drogi ewakuacyjne. No, musimy myśleć globalnie w kontekście rozwoju miasta Płocka, nie tylko idąc jedną ścieżką wytyczoną, ale postawić sobie kilka celów, które będą w jakiś sposób sprzężone i będziemy mogli później dopiero usiąść po realizacji wszystkich zadań i powiedzieć, zrobiliśmy dobrą robotę. Jeszcze wrócę właśnie do tego, to co Pani wspomniała, wymieniła Pani te miasta, w których Pani, miejscowości, w których Pani była. No, tego właśnie wymaga kampania. A czy to nie koliduje jakoś z Pani obowiązkami radnej? Czy znajduje Pani czas na to, żeby być też w pełni tutaj właśnie w mieście i reagować na wszystkie sygnały od mieszkańców? Czy jak tutaj godzi Pani te dwa tematy? Znaczy oczywiście tak, podejmuję cały czas interwencje, które są zgłaszane przez mieszkańców, zresztą śledzę również lokalne media, cieszę się, że również media, tak jak powiedziałam, podejmują te tematy dalej, je nagłaśniając, pokazując, jak jest temat załatwiony, czy jakie jest wyjaśnienie, bo Państwo na podstawie prawa prasowego macie za chwilkę możliwość poproszenia drugą stronę o ustosunkowanie się do jakiegoś tematu, jakiegoś problemu. Natomiast był temat, który ciągnę w zasadzie od czerwca tego roku, a dotyczy stanu finansów, wydatkowania środków w klubie sportowym Wisła Płock, spółka sekcja nożna. W czerwcu, jeszcze za poprzedniego prezesa, pana Tomasza Marca, zgłaszałam taki wniosek zarówno do Komisji Rewizyjnej, jak i do Komisji Skarbu, aby przeprowadzić audyt, niezależny audyt finansowy tej spółki. Z racji tego, że zaczęły się pojawiać bardzo niepokojące głosy dotyczące finansów, dotyczące wydatkowania pewnych środków, poprosiłam o to, żeby takie informacje się, taki audyt został wykonany. Niestety od czerwca to cały czas się przewijało, ponieważ no, odwoływano poprzedniego prezesa, powoływano nowego prezesa, jak i była sprawa związana z otwarciem nowego stadionu, w związku z tym nowy prezes miał kolejne zadania i prosił o to, żeby wstrzymać się na razie z przedstawieniem tych informacji. No i oczywiście otrzymaliśmy je niedawno, otrzymałam je na Komisji Skarbu Rewizyjnej i teraz na ostatniej sesji omawialiśmy to. I wyszły oczywiście bardzo duże nieścisłości, a w zasadzie rozbieżności, znaczne rozbieżności pomiędzy tym materiałem, który został przekazany przez poprzednika, przez pana Marca, a tym, co przekazał nowy pan prezes Starczuk w kontekście zobowiązań wymagalnych przekraczających 30 dni. Pan prezes Marzec przedstawił mi, że jest to kwota 1,9 miliona na 31 maja, natomiast na 30 czerwca panu prezesowi Sadczukowi urosły te zobowiązania do blisko 4,8 miliona, czyli wzrost nastąpił 2,9 miliona w ciągu miesiąca. Więc to jest troszkę niespotykane. Więc bardzo niepokojące zjawisko. Tak, wyjaśnienia były dosyć karkołomne przez pana skarbnika Ostrowskiego na sesji Rady Miasta Płocka, który powiedział, że rzeczywiście faktury wpływają z jakimś tam opóźnieniem w kontekście tego, że jest wystawiana oczywiście z datą bieżącą, ale zaświadczone usługi, które były znacznie wstecz w okresie. No, powiedziałam panu skarbnikowi, że jest to niezgodne z ustawą o VAT, ponieważ zgodnie z ustawą no, VAT należy naliczyć za ten okres, za który faktyczna sprzedaż następowała danej usługi. Czyli de facto no, to jest trochę oszukiwanie Skarbu Państwa, jeśli chodzi o tego typu faktury, które dostajemy, nie wiem, sprzed sprzedanej usługi, sprzed okresu pół roku, roku, czy jeszcze dłużej być może. No i ostatecznie na nasz wniosek Radnych Prawa i Sprawiedliwości, aby wykonać taki audyt niezależny, ja taki wniosek złożyłam w imieniu klubu, został przegłosowany o dziwo jednogłośnie, więc czekamy teraz na to, kiedy zostanie podjęte działania wyboru audytora, i jaki będzie wynik tego audytu, bo to też jest dla nowego prezesa bardzo ważne, żeby otwierać nową kartę działania klubu. Bez obciążeń, tak? Z czystą taką kartą. Tak, kierownictwem z konkretnymi informacjami, za co on odpowiada, a za co odpowiadał poprzednik. Czyli udało się tutaj zadziałać, zobaczymy co dalej. Okej, czyli po prostu to jest sytuacja, zrozumiałam, że po prostu tutaj jak radna pani działa dalej aktywnie i tematy są realizowane.
Co dalej? Bo tak, do wyborów już coraz mniej czasu, tak? Do 14 października. Tak, cisza wyborcza jest 14. 14 października cisza, ostatnie dni, ostatnia prosta, właśnie tutaj, jeżeli chodzi o kampanię, przyspiesza pani tempa, czy trochę zwalnia, trochę może jakieś uspokojenia emocji? Jak to będzie Pani wyglądało? Redaktor, ja nie mam sinusoidy, mam linię prostą, działam cały czas pod górę. Do przodu więc i do cały czas dzieła. Do przodu, cały czas jednostajnie realizujemy spotkania z mieszkańcami. To jest mój podstawowy cel i jeden z najważniejszych. No, oczywiście staram się to godzić z pracą, aczkolwiek no, muszę też no, niektóre obowiązki niestety odstawić na bok, czyli wziąć po prostu urlop i poświęcić się w całości na rzecz kampanii wyborczej, bo to jest najistotniejszy element tego czasu, ostatniego, tak? Ostatniej prostej. Czyli dalej realizujemy to, co realizowaliśmy przez ostatni miesiąc. Dalej spotykamy się, dalej działamy w kontekście. Czyli w tym ostatnim tygodniu, gdzie będzie można z panią spotkać? Właśnie pani powiedziała, że mieszkańcy korzystają z tego regionu, to gdzie, którzy teraz mogą się z panią spotkać? To będą też gminy oczywiście powiatu płockiego, odwiedzimy jeszcze Drobin, odwiedzimy Bodzanów. Chcę również być w Płońsku, chciałabym również w Płocku być na obydwu targowiskach i na Rębielińskiego i na Królewieckiej, więc na pewno będzie jeszcze kilka tych miejscowości. Te targowiska, to one właśnie, czy tam jest dużo ludzi? Dlaczego właśnie pani wybiera te targowiska? Czy to jest takie miejsce, gdzie ludzie po prostu mają dobre miejsce do dyskusji? Dlaczego właśnie targowiska? Bardzo dużo osób przebywa na tego typu miejscach, targowiskach, ponieważ i mało tego, że to jakby też gmina nie jest skupiona wokół jednego ośrodka, czyli myślę sobie jakiegoś tam małego promienia. Ta gmina jest rozsiana na różne wioski, różne miejscowości. W związku z tym to jest miejsce, to jest dzień, kiedy spotykają się ludzie, kiedy zjeżdżają z różnych terenów, nie tylko danej gminy, ale również sąsiednich. W związku z tym możemy spotkać tam reprezentantów różnych terenów wiejskich, nie tylko tej gminy, gdzie ten targ się odbywa, ale również przyległych. Posunięcie taktyczne, dobre. To jest idealne miejsce, gdzie możemy spotkać się właśnie, porozmawiać. Często ci ludzie przyjeżdżają tam, nawet sami nam tłumaczą, że oni przyjechali tu po to, żeby się tam spotkać ze znajomymi, bo rozmawiają sobie podczas tego targu i wymieniają jakieś tam poglądy, doświadczenia. Ale to jest bardzo miłe, to jest bardzo cenne, że możemy w jednym miejscu wspólnie się porozumieć, wspólnie wymienić jakimiś poglądami. Natomiast mamy również spotkania z emerytami, mamy spotkania otwarte, będą również z mieszkańcami. Także cieszę się, że rzeczywiście w tym ostatnim kulminacyjnym czasie mamy bardzo dużo takich form dyskusji. Nie wiem, czy dobrze zapamiętałam. Pani powiedziała, że w poprzednich wyborach pani startowała z miejsca 14. 14, tak. Tym razem jest miejsce czwarte, tak, lista numer 3. 10 oczek więcej. Tak, także to jest fajne miejsce, myślę, że bardzo dobre miejsce w tym momencie. Miejsce numer 4, lista numer 4, okręg numer 16, Płocko-Ciechanowski. Także życzymy powodzenia, dziękujemy pani ja za wizytę. Dziękuję bardzo pani redaktor i proszę oczywiście o ten głos. 15 października zagłosujmy na naszych reprezentantów. Dziękuję bardzo. Dziękuję.